Zobaczcie, jak wymieniamy obudowę klucza. Najpierw otwieramy obudowę klucza i demontujemy płytkę elektroniczną. Zdejmujemy klapkę maskującą baterię. Odkręcamy śrubki obudowy. Rozkładamy obudowę klucza. Wyjmujemy elektronikę klucza. Wymiana obudowy i docięcie nowego grotu klucza pozwala na dalsze jego użytkowanie bez konieczności dorabiania nowego egzemplarza. Obudowę klucza wymieniamy na nową i instalujemy w niej płytkę. Zatrzaskujemy obudowę. Chcesz zregenerować kluczyk do swojego auta? Skorzystaj z oferty naszego sklepu online. Link do usługi znajdziesz w opisie filmu. Wkręcamy śrubki obudowy. Na naszym kanale znajdziesz również filmy prezentujące, jak naprawiamy stacyjki i zamki. Instalujemy nową baterię. Zakładamy klapkę maskującą baterię. Kolejnym etapem jest wycięcie nowego grotu klucza. Instalujemy oryginalny klucz. Kopiarka odczytuje kod nacięć klucza. Wymieniamy klucz na surowiec, który będziemy frezować. Urządzenie frezuje klucz na podstawie kodu. Przekładamy materiał, aby wyciąć go z drugiej strony. Demontujemy wycięty surowiec. Sprawdzamy, czy grot i przyciski działają właściwie.
Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do oglądania kolejnego filmu.